A jak Włochy, to pizza. Czy pizza to jest coś tylko dla turystów? Czy na Sycylii jemy pizzę? Czy to jest częścią naszej codzienności? Przekonajcie się o tym dzisiaj ze mną. Mam znajomego pizzajolo i dzięki temu możemy wejść do knajpki przed jej otwarciem, także w trakcie przygotowań. A właśnie, nie wiem czy wiecie, po włosku mówi się pizzeria. Pizzeria to nasze polskie słowo. Ciao Sebastiano! Cześć Sebastiano, cześć. Przyprowadziłam ekipę z Polski, żeby im pokazać, co tutaj robicie. Składasz kartoniki? Sebastiano, czy podajecie pizzę na obiad? Nie, pizzę na obiad nie serwujemy. Jesteśmy otwarci tylko wieczorami. Wtedy serwujemy pizzę i inne rzeczy. Chodźmy, pokażę wam co i jak. Kiedy mamy ochotę na pizzę, to przechodzimy zawsze tutaj. Znamy tą knajpkę, znamy właścicieli, znamy pizzajolo już od wielu lat. Chodźcie zobaczyć, dlaczego wybieramy właśnie tam. Sebastiano, ma tu się fajnie. Pokażesz nam ciasto? Opowiesz, na jakich drożdżach wyrasta? Robimy je bez drożdży. To jest ciasto na pizzę na zaczynie. Wyrasta przez 40 godzin. Można zobaczyć bąbelki powietrza powstałe podczas fermentacji. Powiedz mi, czy pytają cię o dziwne składniki? Ciekawe, czy z ananasem też robią to pizzę? Pewnie, bardzo często. O co dziwnego cię zapytano do tej pory? Chyba nie o ananasa. O ananasa akurat nie, ale raz goście zażyczyli sobie owoców na pizzę. Miałem problem, bo takich rzeczy się nie robi. Ja nie robię takich rzeczy, rozumiesz? Takie coś nie istnieje. Sebastiano, czy we Włoszech często je się pizzę? Czy to jest coś, co się robi na co dzień? Z racji tego, że jestem pizzaiolo i pracuję w pizzerii, to jem pizzę praktycznie każdego dnia. Nie da się inaczej. Ty jesteś wyjątkiem, czy wszyscy jedzą tak często pizzę? To jest nasze ulubione szybkie danie. Zwykle się je w locie. Niczego nie gotujesz. Trochę sosu, mozzarelli i o, proszę, gotowe. Czyli jedzą często. Zdecydowanie tak, szybkie i pożywne w jednym. Zrobisz dla mnie taką tradycyjną z Messyny? Oczywiście, już się robi. Wyrabiam ciasto tak, aby placek był tej samej grubości. Część zewnętrzna troszkę się przypali. Robi się okrągła. Zostawiamy troszkę brzegu. Robimy to tak, aby krawędź troszkę wystawała. Teraz pokażę, co dalej. Wrzucamy skalopę. Słuchajcie, tak, tak. Ja też jak pierwszy raz ją zobaczyłam. Pizza z sałatą? Jak to pizza z sałatą? A na ananasa się denerwują, nie? To nie jest sałata, to jest skalora i to jest takie warzywo sycylijskie. I ta właśnie tradycyjna sycylijska pizza, a także focaccia jest z takim układem. Pizza z sałatą. Ecco qua, guarda Polino. Teraz kładziemy mozzarellę, a na koniec dorzucamy anchois. To one nadają ten specyficzny smak. To te anchois. A później dodajemy pomidorki, oczywiście sycylijskie. Solimy troszeczkę. O, w ten sposób. Czy anchois nie są słone? Nie aż tak bardzo. W takim razie idę usiąść i będę czekać. Dobrze. Sycylijczycy, ale to chyba ogólnie Włosi, są bardzo przywiązani do sztywnych godzin posiłków. Czyli Włosi jedzą obiad mniej więcej od 12 do 14. I to jest godzina na obiad. Jeżeli ktoś tego obiadu akurat nie zje, to właściwie nie spotkałam się z tym, żeby Sycylijczyk wrócił do domu o 16 z pracy, a niektórzy wracają o 16 i sobie odgrzał makaron czy kotleta. Po prostu nie no. O 16 mięso będę jadł, o 16 będę jadł talerz makaronu, no co ty. To ja sobie coś przekąszę, zjem sobie pod wieczorek i jedzą ciasteczka, no może jogurt jakiś czy coś takiego, no po prostu przekąskę i wytrzymają do kolacji, bo to kolacja jest tym największym posiłkiem w ciągu dnia. 21:30 to jest taki standardowa godzina na umawianie się na kolację w restauracji ze znajomymi. I na kolację się jada to, co my w Polsce nazywamy obiadem.